W dzisiejszym tygodniku Gazeta Polska skruszony gangster Massa potwierdza rewelacje pana Piłsudskiego na temat finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Między innymi z pieniędzy pana Kubiaka, który jak wiadomo był powiązany z WSI bardzo mocno biznesowo. Ja o tym nie wiem, może pani o tym wie, ja nie mam zielonego pojęcia, z kim był powiązany pan Kubiak. A raport z likwidacji WSI jest znany panu posłowi? Nie, ja nie czytałem raportu o likwidacji WSI, nie zajmowałem się tą sprawą. Gratuluję kontaktów gangstera Massy, który wie doskonale, co działo się w partiach politycznych. Dla mnie rzecz po prostu kuriozalna i absurdalna. Dobrze, a czy pan premier mógł wiedzieć, bo do tego, że Wiktor Kubiak finansował w sposób dosłowny KLD i powstanie, do tego jakby bez żadnego problemu premier się przyznaje. Natomiast czy premier, biorąc pieniądze od Kubiaka, mógł wiedzieć, że nie bierze ich de facto od WSI, czyli od długiego ramienia Moskwy? Pani stawia tutaj tezę, że premier od kogoś brał pieniądze. Jest to teza błędna, kłamliwa. Proszę takich słów nie wypowiadać, bo to może skończyć się w sądzie. Jeżeli ktoś wspierał partię polityczną, to wspierał partię polityczną. Szefem partii politycznej w owym okresie nie był premier Donald Tusk, tylko była zupełnie inna osoba. Radzę zawsze zastanowić się przed postawieniem jakiejkolwiek tezy, która mówi, że ktoś coś zrobił, bo na to trzeba mieć dowody. Dobrze, a czy fakt, że pan premier nie wytoczył procesu Pawłowi Piskorskiemu, który stwierdził wprost, cytuję, że właśnie również KLD było finansowane z niemieckich środków, jest pośrednim przyznaniem się do tego, że te bezzwrotne, inaczej niż w przypadku moskiewskiej pożyczki, subwencje z Niemiec szły? Cytat polega na tym, że przytacza się dosłowną wypowiedź. Pani tej dosłownej wypowiedzi nie przytoczyła, bowiem Paweł Piskorski nigdzie nie stwierdził, że KLD było finansowane. Stwierdzenie polega na tym, że różne partie europejskie, w tym niemiecka CDU, wspierały. Wspierać można w różny sposób. Premier na swojej konferencji jednoznacznie wyjaśnił, dlaczego, co i kiedy zrobi ze sprawą Pawła Piskorskiego.